Cześć, witam serdecznie. Odpuściłem sobie tamtą arenę. Pomyślałem, że muszę się uzbroić w to wszystko, co można się uzbroić. Czyli zebrać wszystkie możliwe noczesy, które można. Zebrać wszystkie możliwe kulki, które dodają więcej duszy i zebrać wszystkie możliwe maski. Teraz jestem tutaj, w tym miejscu, bo pomyślałem, że pozbieram te robaczki, skoro już wiem, gdzie są. No i żeby nic tutaj na mnie... Oj! Nie umknęło to. Tam jest skrót z dość wymagającym. O, ławka. Aczkolwiek, czy ja chcę tu usiąść? Raczej nie. To jest chyba droga gdzieś do bossa. Tylko którędy, jak tu wszędzie? Drzwi zamknięte. Chyba tu bokiem, widzicie to. No bo tu jak otworzę, to, tego co tutaj z boku, no to to mi się otworzy. Ale może jeszcze coś się otworzy, więc spróbujmy. Może damy radę, co? Cios. Dało się. Gdzieś nam drzwi otworzyły. Teraz trzeba to zakodować. No, taki mały zbieg okoliczności, że możemy uderzać przez ścianę. Mamy skrót, tam skrót do ławki, ale tutaj ja idę głównie po to, żeby znaleźć tego małego. W plecy. Sorry, ale w plecy. Siedzie ewidentnie do bossa. No i co ja mogę się pytam zrobić? Aha, wiem co muszę zrobić. Nie mam takiej zdolności. Zobaczmy, czy jak go tu jeszcze raz trafię, to to wystarczy. Wystarczyło. Kolejne drzwi.
A, proszę. To tutaj mamy to przejście. Otwarte, mapa nam się dorysuje. Zobaczmy, co na górze słychać. Nie chcę się tu teraz bić, bo życia nie mam. Kojarzę tutaj z takich czterech, trzech rycerzy. Tu jest taka ukryta pomoc. To tylko wam pokażę. Obcinamy to i spada na jednego ten wielki żyrandol. No i że mam mało życia, to jeszcze... Ale jak to do tego... No nic, poszukamy wejścia tam do ciebie, jak... Może tędy. Poszukamy wejścia, jak pokonamy tych... rycerzy. A wy te bronicie, chłopaczki. O, nie wiem, z dwoma życiami jeden cios i po mnie. Kurczę, tu będę szedł, wracał. Nie, dobra, nie idę teraz, bo... Tak tu przyjdę, żeby walczyć z tym bossem, więc wtedy go wezmę. Teraz wrócę szybko do ławeczki. Czasem no, traci się czas na takiej arenie, tak jak wam mówię, no spędziłem na takiej arenie bardzo dużo czasu, dlatego że ja się uparłem, że tam pójdę. A teraz może się uprę, że pójdę do Hornet, co? To jest w sumie niedaleko. Pójdźmy do Hornet. Próbujemy ją pokonać. Przy tym, co mamy. Teraz tutaj gdzieś tędy się idzie. I tu do góry. Hornet. Tutaj robaczki też są. Widzicie? To są takie tunele. Tu mam tramwaj, mogę już też uruchomić. Jest parę ścieżek, no ale dobra, najpierw spróbujmy Hornet. Areny pad. Ej, Hornet, powiem wam. Ona, aha, nie, ona ma takie igiełki. A ten piernik to jest piernik, naprawdę. Chyba tu, co? Bo tam nie ma żadnej opcji. To jest piernik, ale jak go trafić? O, tu są kolce. Jest piernik. I są kolce.
Drugie kolce. Dzień dobry. A, bo się w tym śniegu schowałem. Tu ostatnio nie mogliśmy wejść. Ławeczka jest na górze, a tam jest hornet. Spoko, majonez. Ściana. Sekret. Aha, do tego sprzedawcy jeszcze nie mieć. No dobra, co nam niepotrzebne? Mapa niepotrzebna. To nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne. Może szybkie odżywianie. Oj, może super atak. Long nail to mamy jeszcze dwa. Quick slash. Dobra, zróbmy quick slash. Zobaczymy. Odpalamy wrotki. Ona tak chyba w różowej sukience tam nie będzie. To będzie nasza kumpela, no ale na razie trzeba się z nią pobić, nie? No, podobne ciosy. Trochę to chaotycznie zacząłem. Jakby mi kurczę nie znał przecież. No, coś na to zacząłem. Pięknie, pięknie zaczęło. Bardzo źle. Co to było? Panie Dziejku. Przecież nie mogę jej za pierwszym razem przyjść. Ale... Nie, jest jakaś tragiczna, nie? Mapy tutaj... Czy dobrze mam życie, to ciosy szybkie... dobra, zobaczmy. Pokombinujemy, nie? A nie, tutaj jest... barierka. Ja ciebie, naprawdę. Podejście numer dwa. Coś zmieniamy. Szybkie ciosy może nam się nie przydadzą, a bardziej szaman, no ale szamanem nie będę strzelał, bo może to, żeby nam zbierało. I to, żeby nam zbierało.
żeby nam się szybciej zbierała. Dobra, ostatnie podejście w tym odcinku, trzecie. A potem będę liczył i dam wam znać, za którym razem ją przyszedłem, bo to będzie bardziej prawdopodobne niż że szybko przejdę arenę. Bardziej, że tutaj, no to widzicie, kolejna akcja jest za parę minut. To jest podejście numer 3. A to jeszcze nie jest jej ostatni atak. Szybko jest, nie ma co. Jeszcze nie miałem, nie? To w powietrzu mnie zaatakowała. Takie właśnie kulki. Czy kulki. Kurczę. A, niech to gęś go. No ale dobra. Jest kolejna faza i potem chyba już jest koniec, co? Dobra, tymczasem, burem, lasem.